Czwarty nabór, czwarta edycja właśnie naborów na technologie informacyjno-komunikacyjne. Poprzednie trzy, zresztą tutaj muszę też nadmienić, że ten nabór na technologie informacyjno-komunikacyjne to jest jednym z takich trzech naborów, który cieszy się największym zainteresowaniem spośród wszystkich naborów, które przeprowadzane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Trzy edycje się odbyły. Zostały wybrane w tych trzech edycjach ponad 150 projektów w sumie łącznie, więc to pokazuje, że tutaj ten potencjał jest. Czas mamy taki, że właśnie te technologie informacyjno-komunikacyjne, no myślę, że są niezbędne i służą temu, żeby właśnie i pozyskiwać nowych klientów, ale również w komunikacji wewnątrz firmie, dlatego ten nabór również będzie się cieszył dużym zainteresowaniem. Nabór planujemy, tak jak wspomniał Pan Marszałek, od 23 listopada do 30 listopada. Co prawda kwota, która na ten moment jest przeznaczona na ten nabór, wynosi 2 miliony złotych, co przy tych przy wartościach projektu, z których można skorzystać, czyli od 50 do 300 tysięcy, może wydaje się niewielka, natomiast myślę, że przy średniej wartości kilkanaście projektów takich zostanie wybranych do dofinansowania, a pamiętajmy również, że w ramach realizowanych do tej pory projektów zawsze pojawiają się też oszczędności i tutaj, jeżeli takowe się pojawią, to będziemy wnioskowali do zarządu o to, żeby ta kwota uległa zwiększeniu. Kto może się starać o takie dofinansowanie? Mikro, mały i średni przedsiębiorca, który posiada oddział lub siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego. Na narzędzia, na rozwiązania informatyczne w przedsiębiorstwie, które są szyte na miarę, nie mogą być to takie rozwiązania, które zakupuje się w sklepie, a są one ogólnie dostępne, ale to są rozwiązania informatyczne, które są specjalnie pod wymogi przedsiębiorcy przygotowywane. I to, co mogę jeszcze powiedzieć, tutaj jeżeli chodzi o ten właśnie nabór, planujemy jego rozstrzygnięcie w przyszłym roku.